to kontynuuj, nie? Będę tam, gdzie byłem, czyli co? Zajebiste gówno! Dzięki za przypomnienie, muszę wam to wyłączyć. No, ten jakiś dziwny coś mnie wyrzuciło przez tą szybę. Jakiś pojeb mi powiedział, że ktoś mu, jego pan mu zesłał apostoła. No i nic, no i wstałem i muszę szukać pomieszczenia ochrony. Znowu mi się chce srać. Kontynuujemy. Tam, gdzie ostatnio skończyłem. Dobra. Mam iść, znaleźć pomieszczenie ochrony. Wszedłem w trupa. O! No co? Pokaż się tutaj. Menty? Korps z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. O nie! Jesteśmy zgubieni! Kurwa jebana, wyłączę to zaraz. Nakaz przejęcia. Kwestii przejęcia. Zakład psychiatryczny Mount Massive, ośrodek badawczy Markov. Mount Massive, blablabla. Markov Hardline Security złożyło przed zarządem firmy pisemne oświadczenie i są podstawy, by wierzyć, że istnieje niebezpieczeństwo skażenia środowiska wywołane brakiem zachowania odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa przez szpital psychiatryczny. Wyrażamy zadowolenie z faktu, że zeznania i wspomniane oświadczenia stanowią wystarczający powód, by na podstawie wydania niniejszego nakazu MHS mogło podjąć natychmiastowe działania. Niniejszym szpital jest zobowiązany umożliwić MHS pełny dostęp do wszystkich obiektów i uznać całkowite zwierzchnictwo przedstawicieli tej organizacji. Otrzymując ten dokument, szpital wraz ze wszystkimi podległymi podmiotami bez względu na okoliczności zrzeka się jakichkolwiek roszczeń, jeśli chodzi o działania MHS lub warunki, które takich działań wymagały względem Markov Corp. oraz należących do firmy oddziałów. Okej. Okay. Kurwa, to jest jakaś mapa? Nie wiem, gdzie mam iść. Czy nie da? To jest pomieszczenie ochrony? Nie, to... Jakaś winda. Co to? Aha, to jest to wejście. Zajebiste gówno! Ej. Czekajcie, ja to byłem tu. O. Tak. Ciemno jak w dupie. Lewo mu. To tam jest to wyjście. W tamtą stronę. Jakiś wózek rozjebany. O kurwa. I to żyjący. To jest jakiś pacjent czy jakieś zło? Kurwa, i schod na bank, tam zejdę. Security room. Widzieliście hopa? Ja pierdolę. No, to taka krew, to się trochę boję otwierać. Łapa w kiblu. O, bateria do aparatu. Okej. Czyli super.
Ja nie zamykałem drzwi za sobą. Co jest, kurwa? Security. Potrzebna karta, kurwa. Szanowni Państwo, mają pracę nad szczegółowym raportem. Markov Corp nie musi podejmować żadnych natychmiastowych działań. Projekt Wall Rider może przynieść niewiarygodnie wysokie zyski. Tak, tylko zyski się liczą, kurwa. Okoliczności towarzyszące tym czterem zgonom są na tyle niejasne, że nawet jeśli z dowodami obchodzono by się właściwie, jakakolwiek sprawa w sądzie... O nie! Jesteśmy zgubieni! Jakakolwiek sprawa w sądzie jest niemożliwa do rozstrzygnięcia. Projekt Wall Rider to wysoce niebezpieczne przedsięwzięcie, jest niemal pewne, że pochłonie więcej ofiar. Ale zyski. Jednak podobnie jak w innych przypadkach, zainteresowanie rodzin oraz rządu jest tak znikome, że podjęcie jakichkolwiek czynności prawnych jest mało prawdopodobne. Ponieważ terapia polem morfogenicznym zbliża się do wyprodukowania działających modeli, zjawisko przemocy wśród pacjentów staje się coraz bardziej powszechne. Ale odpowiednie połączenie podawanych leków wraz ze stosowanymi środkami przymusu przyniosło pożądane efekty w kwestii utrzymania kontroli i przypływu zysków. Z poważaniem, Helen Grant, Departament do Spraw Zmniejszania Obciążeń Prawnych, Markov. Jebiście. Mogę wejść. Tu mogę. Łapi precz od krzyża komuchu! Wyjebany. Ja to miałem wyłączyć. Ja tu byłem. To jest po prostu drugie drzwi do tego samego pomieszczenia. Dobra, czyli teraz na drugą stronę. Kurwa, tam gdzie ten chłop. Jak on się na mnie rzuci? Tu wziąłem batę. Weź. Kurwa. Idź fuj. Nie chcę pieniędzy, kurwa. Nie mówię, to jak ja tu się mam? Jest otwarty. Jeszcze najgorszy próg finansowy wziąłaś, kurwa. Oho. Jakieś archiwa. Przygotowczy Markov projekt Wall Rider. Lekarz prowadzący obserwacje. Rudolf Bernicke. Przebieg leczenia. Czynności pola morfogenicznego stabilizowały się na poziomie 2000 uderzeń na minutę. Przejście do trzeciego etapu terapii hormonalnej zaszkodziłoby pacjentowi. Diagnostyka. Spirometria wykazała lekkie nagromadzenie śluzów w oskrzelach. Wyniki badania magnetycznym rezonansem jądrowym zgodne z tym, co pacjent opowiadał po przebudzeniu. Uwagi. Mając na względzie wcześniejsze samookaleczenia Waltera... Okej. Musiał on być skrępowany podczas wywiadu lekarskiego. Pasy zostały przerobione tak, aby odpowiadały ogromnej posturze pacjenta. Ogromna postura i Walter. To nie ten, co mnie wyjebał przez to okno? Kurwa mać. Rozległe wykwity skórne? No był taki jakiś oszpecony. Zgodnie z obniżonymi czynnościami panoramorfogenicznego, pacjent twierdzi, że skóra zdarta z czoła pozwala mu widzieć precyzyjniej. Zapewne w dzieciństwie zetknął się z...
Edami Tautara i ich ciemieniowymi oczami. Pozdro, bał się o twoje ciało. Dokładnie chodziło mu o okolice ust i nosa. Sanitariusze powinni mieć na uwadze, że pacjent może dokonać dalszych samookaleczeń. Psychiczna trauma spowodowana służbą wojskową w Afganistanie na chwilę obecną uniemożliwia dalsze uczestnictwo w procesie sądowym. Jego permanentna fiksacja, w dodatku wzmocniona terapią, jest maniakalnym wyolbrzymieniem wojskowego protokołu bezpieczeństwa. Zaleca się dalsze podawanie leków i fizyczne krępowanie. To zajebiste leczenie. Moje ślady? No tak, odepnąłem, kurwa, w jakieś... Co jest? Mam się wychylić? Zajebiste gówno! Dobra, wyłączam to, chuj z wami. Nie no, dobra, nie chce mi się. Ale nie róbcie mi tak. Kurwa. Ja się boję tam iść. Oho, zaczął dyszeć. Co ty pierdolisz, człowieku? Pierdolę. Kurwa. Nie mi nic nie zrobią? Piszę coś. Co ty, kurwa, tam oglądasz? Gdzieś dalej muszę iść, to nic nie ma już. Oni są chyba... mi nie zrobią, więc zobaczmy, co tam spisał. Niedobrze mi się robi od samego patrzenia na tamej... Aha, nie, to jest wcześniejsza. Tutaj. Rufacy o to... nie! Jesteśmy zgubieni! Paru facetów nieobecnych... Nieobecnym wzrokiem gapi się w szumiący telewizor. Chyba pacjenci, cokolwiek tu się wydarzyło. Udało im się przetrwać, ale są kompletnie otępiali. No. Kurwa, ja się boję, że... Chuja tu przyszedłem. Że tu coś jeszcze jest jednak. Ja nie widziałem, bo jest... Jest ciemno. A tu jest zabite wyjście. Tam są jeszcze drzwi. Pierdolę. Aha, ale przez te drzwi... A dobra, przecież tam mogę kucnąć. Kurwa, nie za blisko, jeszcze się przypierdolą. Tutaj mogę kucnąć i wejść w tamte drzwi. Jest karta. Powrotem. To jest... Czemu nie mam napisów? Buta mu wyjebałem.
Ja napisów, wcześniej miałem napisów, jak ktoś coś mówił. Skurwysyny, co robiły Gierkę, bo wcześniej koło niego przechodziłem i nic mi nie zrobił. Więc specjalnie to tak rozkminili, że ja będę myślał, że jest bezpiecznie. Kurwa, weź go jeszcze kopnij. No dobra. Dobra, czyli czekajcie, muszę wrócić tam. Tędy to było tak. Tędy. Nie. Tak. To jest otwarte. I wrócić się tam, gdzie było pomieszczenie ochrony. Czyli... Tak, gdzie? Utility room. Co? Możesz popatrzeć się za siebie naciskając Q? To będę przez kimś spierdalał? Oni mnie na coś szykują. Zajebiste gówno! Się ukryć? Okej. O. Pojeb, co jestem jego apostołem. Zapisywanie. Kurwa, tam na dół muszę zejść. Łapi precz od krzyża, komuchu! Ja pierdolę. Znajdę cię? Wszystko miałem tych napisów. Wcześniej miałem napisy. Co on gada? Nie wychodzę z tej szafki już. Latki jakieś zrobiłem. Wielki skurwysyn? Ten wielki skurwysyn. Wszystkich Grzesiów na streamie? Pozdrawiam. Ten wielki skurwysyn mnie prześladuje. Znalazłem dokumentację leczenia jakiego Chrisa Walkera. Byłego żołnierza, który był kilka razy w Afganistanie. Ten horror, który się tu rozgrywa, to jego wina. Dziękuję. No i co, kurwa? Kurwa, gdzie ta szafka? Słyszałem. O nie! Jesteśmy zgubieni! Opcje? Gdzie będą napisy? Język polski. Celownik. Włącz wskazówki. Lista. Pokazuj napisy. Dobra. Uff. Kąda przyszedłem? Kurwa, to jest ta piwnica. Ja pierdolę. Kurwa, to nie to?
to jest takie przejście. Dopisywania. O, papierki. Kultura. CIA. Środa 10 lutego z Automot Massive. W stanie Colorado kontynuowano badania i eksperymenty z hipnozą przy udziale wspomnianych niżej pacjentek. Wersja skrócona. Poprzedniej nocy przeprowadzono hipnozę danej osoby. Dane osoby wskazano palcem i powiedziano im, że mają zasnąć. Pani Jackson i pani Pierce bez żadnych dalszych sugestii natychmiast znalazły się w stanie głębokiej hipnozy. Należy nadmienić, iż zanim zahipnotyzowano panią Pierce, powiedziała ona, że bardzo boi się każdego rodzaju broni palnej. Następnie pani Pierce kazano obudzić panią Jackson. By wykonać to zadanie, mogła uciec się do wszelkich dostępnych sposobów. Gdy jej się nie udało, miała sięgnąć po leżący obok pistolet i strzelić do pani Jackson. Zajebisty eksperyment. Powiedziano jej, iż wściekłość, którą w sobie czuje, jest tak ogromna, że nie ma powodu, by wahać się co do zabicia pani Jackson za to, że się nie obudziła. Pojebane to jest. Pani Pierce postąpiła dokładnie według instrukcji, wliczając w to oddanie strzału. Pistolet był nienaładowany. Okej. Okay. W kierunku pani Jackson, a następnie zapadła w głęboki sen. Po zastosowaniu odpowiednich sugestii, kobiety zostały obudzone i obie przyznały, że nie pamiętają zupełnie nic z tego, co się wydarzyło. Znów podano pani Pierce pistolet, ale tym razem, będąc świadomą, nie chciała go wziąć. Całkowicie zaprzeczyła wszystkiemu, co miało miejsce w stanie hipnozy. A już się przecisnąłem, to ty, kurwa mać. Kurwa, nic nie to widział. Prędzej mam tam wejść. A. Widzę, że jej bateria pada. Co mam kurwa zrobić, jak nic nie widzę? Jakieś grupy wiszą wszędzie. Zajebiste gówno! Uruchom dwie pompy ciepła i główny bezpiecznik. Co to będzie? I nie mogę wejść. Łapi precz od krzyża komuchu! O! Jedno. Musiał jeszcze drugie. Czekaj, wymienię baterię, bo mogę. Co jest kurwa? Gdzie jest jakaś szafa albo coś? O nie! Jesteśmy zgubieni! Kurwa mać! Biegnij! Kurwa, skąd ja przyszedłem? Jeszcze gorzej! Kurwa!
Tu gdzie? Tu. To jest pojebane, że ja nie mam broni. Nie mogłem mu wyjebać. I jak rozumiem, druga pompa jest też tam gdzieś. I on tam będzie w kółko chodził, co? Dokładnie. Dzięki, psuj. Za 6 miesięcy. Co ja się wpakowałem? Dobra, to teraz ja byłem w pomieszczeniu po lewej. No właśnie. I teraz tam. Tutaj chyba. Jest. Dobra. Teraz kurwa, gdzie był ten główny? Słyszę go. Kurwa mać. Tu nie ma gdzie szafki. Tak, chodzi o... Kurwa! Nie! Jak się spierdala? Gdzie się... Kurwa, teraz gdzie to było? Wyjście, znowu pojeba... Tu! Kurwa, dalej mnie goni! Łapi precz od krzyża, komuchu! A, i bateria padła. Ja mam... Kurwa, mać. Kończy mi się. Jedna mi została. Kurwa, że jestem nieźle poobijany przez niego. Z te drzwi co wychodzi? Kurwa. Zajebiste gówno! Są te... A tu, na środku! Nie, jeszcze coś. Kurwa. Gdzie jest to główne? Nie. A gubię się w chuj. On tam wlazł? Czy ja tu byłem? Kurwa mać. Kurwa mać.
Nie mam baterii, właśnie. Kurwa, żeby gdzieś jakieś leżały. Jeszcze. Czy coś jest? Równo, nic nie ma. Gdzie to główne pomieszczenie? Mamy je zauważyć, co? Gdzie tu schowam? Czy to jego drzwi? Na które to są jego drzwi? Patrząc się tutaj... Przez środek? To w którą stronę? Powiedzcie mi, kurwa, śmieć. Te całkiem w lewo i znowu w lewo w nich? Czyli tamte, te, na które teraz patrzę, tak? Tu były baterie w tym pomieszczeniu? Kurwa, jestem ślepy. No, jestem pospinany. Czy w tym pomieszczeniu jest guzik? Po co się cię walczy, no? Tak robię. Co? Wiesz, pod łóżko się wpierdalaj i se wymień. Czyli nie tutaj jest ten przycisk. Gówno tu jest. Już byłem. No. Idzie? Słyszałem go. Za TV? Kurwo jebana! Gdzie to było? Tu.
Naprawdę nie wiem, kurwa, gdzie to jest. Ale coraz mniej przynajmniej ten chuj mnie straszy. Już się go nie boję, teraz jestem wkurwiony. Tylko gdzie ten? Gdzie jest ten przycisk? Jak? Przede mną już byłem, a muszę nacisnąć coś jeszcze jednego. Tam gdzie... Jak wchodzę i jest ten telewizorek, podszedłem już do niego i chciałem nacisnąć, nie? To mi napisało, że jeszcze jeden bezpiecznik, a dwa już przestawiłem. Czyli jeszcze jeden. Kurwa! Nie w tą stronę! Uciekaj! Marko? Ja nie dam rady, kurwa. Jakie biurko? Tam, gdzie leżałem pod łóżkiem? Gdzieś? Zajebiste gówno! I można iść jeszcze dalej? Ta szafa, jakby co? Tak, chodzi o kutasa. Tam kiry ja będę. Sukces? Co? Do pomieszczenia ochrony z powrotem? To było... tam.
No nie Betty, no. Bo już nieważne. A teraz? Do piwnicy? Po co? Łazik na środku. Aha, no tak. Sorry, ale jestem obsrany. No w sumie mogę jeszcze chwilę poczekać z tym materiałem. Bo przez to, że wie, no przez stres. Wspomniałem. Jeszcze to na środku. Co, już tam od razu był? Dziura. Szprycował mnie. No ten bojeb znowu. To czemu zrobiłeś? Przyszli mnie ratować. Oho. Accept the gospel, and all doors will open before you. Gdzie? Ale on chyba naprawdę nie chce mi zrobić krzywdy. Tylko czemu on chce, żebym ja czegoś doświadczał? Did not kill his enemies. Żywaj w pokoju. Okej, mogę się schować pod łóżkiem, to znaczy, że będzie jakaś opcja. Przeczytajmy tę notatkę. Ojciec Martin zawlókł mnie tu, żeby mi coś pokazać. Wydaje mu się, że mam być świadkiem jego pieprzonych urojeń. Cokolwiek się tu nie skrzaniło, w centrum tego jest ten cały doktor Wernicke. Problem w tym, że nie żyje od 10 lat. Na ścianie widnieje na bazgrany krwią napis: spoczywaj w pokoju.
Ja już chyba to pierdolę. To jest dobry moment, ten pokoik, żeby na dzisiaj sobie dać siana. To jest... Chłop napierdala głową po ścianach? Pięte. Też jesteś o tym... Ja pierdolę! Sówko. Bujasz się do kaza? Pierdolę. Rzymeczku, masz jakieś baterie może? Nie skrzywdzi. Co? No co ja wam zrobiłem? Mam głupi pomysł. Pogub na chuj. Co mam zejść na dół chyba? Wracam do swojej celi i mam to na razie w chuju. Myślę, że to dobry moment, żeby iść sobie pograć w lolka. Chociaż trochę korci. Czekajcie, tam jest zejście na dół. Kurwa, koło nich przechodzić teraz? Miałem gołe pindole? Nie, ale jakiegoś pojeba. Się ukryć? To jest łóżko. Tu jest. O. Co na... kurwa mać! Tu. Ten dalej na kurwia. Tu nie mogę przejść. Tu mogę przejść. No nie, tu te pojeby są, czyli tutaj. Nieładnie mówię, no. Których... Kurwa, nigdzie nie mogę iść. Bars.
Bateria mi się kończy. Może tutaj, koło popa prańców. Sorry, że ci skaczę po tobie, ziomek. Nie mogę tu przejść koło nich. Zresztą nic tam nie ma chyba i tak. A nie umiem grać w takie gierki, nie czepiajcie się. Zajebiste gówno! Nie wiem, co mam robić. Nie wiem, pomóżcie coś. Krawędź? Tu? A. Okej. Ale tu stały te dwa gnoje, co chciały mnie zabić i powoli i zeżreć. Kurwa, to jest winda? Kurwa! Nakazują mnie! Co to było za gówno? A nie, to oczyszczanie. Jakieś takie sterylizacja. Sterylność. Te sprawy. Sterylizacja też bym powiedział. Ale ten się na mnie rzuci. Twoje dane kontaktowe dostałem od doktora Leichnera. Piszę do ciebie w związku z odejściem od wspomagania terapii sztuką. Mój pacjent. Terapia sztuką. Mój pacjent Martin poczuł dzięki tej terapii ogromne postępy. Niestety zakazano dalszego prowadzenia tego rodzaju ćwiczeń. W ciągu tygodnia jego schizofreniczny stan wraz z przekonaniem, że ktoś tam na górze go woła, niewyobrażalnie się pogorszył. Proszę pozwolić mu malować palcami. Te kilka dolarów, które oszczędzę na farbie, są niczym w porównaniu z kosztem klozapiny. Nie rozumiem polityki, którą kieruje się Marków, bo wygląda na to, że zakład chce, by pacjenci stali się jeszcze bardziej odizolowani od świata. Proszę wziąć pod uwagę moje obserwacje, dr Neil Wolfram. A i że niby mam tu zejść? Bo tu idą ślady. Ja? Nie, tak. Co? Zamknięte w pizdu. Co? Ma być oponent jakiś teraz?
Kurwa. Gdzie tu stał? Podpowiedzcie coś. Dobra. Pewno mnie... Jest... No mnie i tak w chuja robicie. Przygotuję się na to. No nie wygląda, jakby miał wobec mnie dobre zamiary. Nic nie widziałem, nic nie słyszałem. Zajebiste gówno! Śmieciu. Kurwa. No niech mój ziomek pomoże. A jeszcze biegnie? Ach, kurwa. Nie wiem, jak się spierdalać. Nie wiem, gdzie jestem. Niku ja. Łapi precz od krzyża, komuchu! No tak, teraz właśnie zamknąłem drzwi spierdalając. I tam, gdzie cię zaczął gonić. Myślisz, że ja pamiętam? Już orientację, kurwa, w tym terenie mam żadną, nie? To był ziomek, który prosił, żebym go nie wkurwiał. Mogę tam wejść?
Gdzie teraz? Kurwa, idzie. Co ja włączyłem, kurwa? Aha, tamte gdzie jest, było to zamknięte, dobra. Nie, tu nie ma. Kurwa, tamtą otworzył. Dobrze, to zostań tam. Opisywanie. Idealnie. Chyba to pierdolę na dzisiaj, wiecie? Boję się, chuj. Jestem zmęczony tym, jakby. Kurwa, jakie zakazane mordy. Ale przecież wielebny wam zakazał. Drillowcy. Którą stronę? Nie, to tak to idę do nich. I chcą. Kurwa, znowu potrzebna jakaś karta. Zajebiste gówno! Normalnie łeb mu urwał. Z łapy. O! Serię coś? Idź przez łaźnię. Nie kumam. Szedłem. Łaźnią, kurwa. Kurwa mać. Kurwa. Miałem się wrócić. Po prostu wyjść przez łaźnię z powrotem.
Czekajcie, gdzie jestem? Tu, wejdź przez łaźnię, tak? Nie wiem, co mam tam robić. Na konserwację i utrzymanie George Gate jest kluczowe dla bezpieczeństwa projektu Wall Rider, którą należy zapoznać się z instrukcją Markov Corp, oznaczoną kodem blablabla, lub zwrócić się o pomoc do osoby nadzorującej, która posiada odpowiedni certyfikat bezpieczeństwa. Okej. Idę tu jakąś baterię. O, jest. Da się, nie? To się przyda. Czyli tu z powrotem wyjdziemy. Wejdź przez łaźnię. I teraz... Przyszedłem przez łaźnię, to mam z powrotem tu kurwa wyjść? Trochę nie czaję. Właśnie tu była łaźnia, więc nie kumam, o co chodzi. O chuj, pomocny. W sensie tu, gdzie oni mnie złapali wcześniej. Okno? Tu nie ma. No to może. To otwarte. Kurwa, to znaczy, że tu idą? A da się przesuwać dalej? Jest otwarte? A. Kurwa. Panie. Ja pierdo. Jak to zgono? Wernickiego. O! Tego, dobra. Chcesz spojrzeć pod światło, by odczytać znak wodny. Na moją sprawę, stan, miejsce, rezerwat. Imię i nazwisko Rudolf Gustaw. Okres pobytu w miejscowości nie wystąpił od 7 miesięcy. Mężczyzna biała. Okres w przypadku rodzenia się z ogniem, kierowca biała. Kawaler. No, dobra. Kraj urodzenia Niemcy. Niniejszym oświadczam, że opiekowałem się zmarłym w okresie od 4 czerwca 2009 oraz że widziałem go żywego 27 lutego 2009. On nastąpił 28 lutego 2009 o 4.11 nad ranem. Przyczyny zgonu. Myśl nastąpiła na skutek niewydolności serca. To tak jak u mnie niedługo, kurwa. Powodowanej podeszłym wiekiem? To tak jak u mnie.
Nie chcę być, kurwa. Stąd przyszedłem, a tu jeszcze można iść. A nie, to tylko taka cela. Pięte. I że tutaj. Stąd przyszedłem. O, teraz co? Kurwo jebana. Co? Chciałem stąd wyjść, kurwa. Aha, zamknąłem się i nie mogę się otworzyć. Kurwa. Lamus. Kurwa, co jest? Przecież wyjebam szybę. Śmieciu! Puszczaj! No nie widziałem, kratka jakaś była otwarta. Tyle, chłopie, nie obsraj się, kurwa. Ty w to grałeś, nie? Jest. No kurwa, nie umiem na biurko wskoczyć. Jest takie frustrujące, nie? Kurwa mać. No o kurwa, nacisnąłem. Otwieraj! O kurwa, tu się pali. I wybuchło. Nieprzyjemnie. Składowisko. Mać alternatywną drogę do łaźni. Świetnie. Kurwa, nic nie widzę. A jestem tutaj w... Pany grubas. Trochę jak ja, jak wyjdę po ciemku spod prysznica i szukam kurwa fajek. A mać, co za śmieć. Tu gdzieś dałbym głowę. O. O właśnie. I tu gdzieś były schody. Goni mnie skurwiel. To chyba nie da. Oś.
ale piękny. Nie przejdzie. O ile mnie jeszcze goni. Nie goni, ale ni chuja nie wiem, gdzie jestem. Ale jest zapisywanie. Towers? Chyba. Zamknięte. Kurwa. Czyżbym się aż tak całą drogę wrócił? To jest chuja. A jeszcze przecież tu mogę się przecisnąć dołem. Ja pierdolę. Kurwa, ja my te śmiecie. Czy ja chcę tu być? Weź wykurwiaj. No powiedz. Oczywiście, muszę tam iść. Co to za sekret? No to zdradzaj. Jesteś w kaftanie, to mi nic nie zrobisz. Co, uwolnić się z kaftanu, kurwo? To jeszcze musisz, zanim mi zdradzisz sekret. Tak. Czułeś, jakbym gadał z bonsajem. Się. To gadaj albo zamknij pizdę. Nie da rady, ziomek. Sorry. Chyba przestań za mną łazić. Kurwa, ten bonsai bez przerwy za mną chodzi. Stąd przyszedłem. Bo nie mogę iść. Dobra, kochani. To będzie dobry moment. By się na dzisiaj na to wysrać. Dziękuję, dobranoc, kurwa.